Przede wszystkim miała być powszechna. Postulowała to większość stronnictw politycznych. Kolejnym etapem było jej ujednolicenie efektem likwidacja analfabetyzmu w Polsce. Edukacja stała się jednym z największych wyzwań Odrodzonej Rzeczypospolitej, a była nie tylko wymogiem cywilizacyjnym, ale także istotnym elementem budowania tożsamości narodowej. Takie będą Rzeczypospolitej, jakie ich młodzieży, chowanie, gdy w drugiej połowie XVI wieku hetman Jan Zamoyski mówił te słowa, miał ponoć dodawać, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych. Poczyni nam obywateli. No ale idea powszechnego nauczania, ciągle zresztą w fazie życzeń bardziej niż w praktyce, to dopiero wiek XVIII. Hugo Kołątaj, Stanisław Staszic. Tak. Wszyscy świętujemy 14 października Komisji Edukacji Narodowej, choć moglibyśmy na to spojrzeć trochę inaczej, że Komisja Edukacji Narodowej raczej przyczyniła się do pewnej zapaści szkolnictwa polskiego, gdyż przedtem dobrze funkcjonujące uległo rozregulowaniu, a komisja powstała li wyłącznie, żeby dokonać, proszę wybaczyć takie słownictwo trochę inne, ale skoku na mienie. Pojezuickie, olbrzymie mienie pojezuickie. I to spowodowało, że w pewnym momencie doszło do, tak, użyję jeszcze raz tego słowa, zapaści w szkolnictwach. Natomiast w XIX wieku wszystkie programy polityczne mówiły o powszechnym szkolnictwie, o szerzeniu tej oświaty, o tym kaganku oświaty. Jeśli my spojrzymy na pozytywizm, na działanie tych siłaczek, tego wszystkiego, co. Tego potężnego ruchu, takiego autentycznego, oddolnego uczenia po prostu wiejskich dzieci. To nie tylko jest literacki wątek w naszej literaturze, ale to jest także i rzeczywistość, jaka zaistniała w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli spojrzymy na Bąkowską, Aleksandrę Bąkowską, na Gołoczyznę, na tą działalność taką, Chciałem użyć słowa oddolną czy odgórną, nie, nie, nie znajduję tego określenia, taką zwykłą działalność. Kiedy uczono te dzieci, jeszcze raz podkreślam wiejskie i myślę tutaj głównie o zaborze rosyjskim, no, czytać i rachować. Uczono ich w języku polskim. To co zawsze dla mnie jest niesamowitym takim y, przejawem czegoś rodzenia się nowego, bowiem y, dzieci, chłopi nie mieli świadomości narodowej, nie możemy zaklinać rzeczywistości, po prostu nie mieli tej świadomości narodowej szkoła istniała, jaka była taka była szkoła rosyjska, a te siłaczki uczyły w języku polskim. I to jest coś pięknego, no ale to było tylko to było za mało, żeby w 1918 roku progu niepodległości mieć problem analfabetyzmu rozwiązany. Przywołał pan zabór rosyjski? Ten zabór, gdzie nie było powszechnego obowiązku edukacji w odróżnieniu od austriackiego czy niemieckiego. No, zabór pruski był tak zorganizowany, obojętnie co byśmy o tej szkole mówili, germanizującej, wynaradawiającej, ale taki, że analfabetyzm w zaborze pruskim nie występował więcej. Dzieci te znały język polski oraz znały język niemiecki. W żadnej innej dzielnicy nie było tak powszechnie znany język niemiecki jak właśnie w dzielnicy pruskiej. A ta likwidacja analfabetyzmu miała podobno ścisły związek z militaryzacją Prus. Tak, przyjmujemy, że z militaryzacją, ale jeśli spojrzymy na rozwój gospodarczy Niemiec, na to na ten potężny skok cywilizacyjny, jaki nastąpił w Niemczech w XIX wieku, zwłaszcza po zjednoczeniu, po trzymaniu własnego państwa, znaczy państwo było tylko po zjednoczeniu państwa, to widzimy, czym jest też to szkolnictwo. Przyjęliśmy tą tezę, że to chodziło na potrzeby armii. Być może i potrzeba armii była istotna, ale na potrzeby armii także gimnastyka powszechna była w szkołach wprowadzona, żeby no, człowiek był zdrowy. Chociaż niedawno słyszałem taką bardzo fajne wystąpienie archiwistów z Gniezna, którzy badali kroniki szkolne z 1918 roku. Szkolne autentyczne, prowadzone przez nauczycieli, nie sztuczne, nie te, które, z którymi mamy do czynienia w ostatnich 40-50 latach, ale takie zapisy, co działo się w szkole. I nagle w szkole pod Gnieznem, zapisy są oczywiście prowadzone, kronika w języku niemieckim, i nagle. Na początku grudnia 1918 roku, a więc jeszcze przed wybuchem powstania, jeszcze przed, już po proklamowaniu Republiki tak zwanej Weimarskiej, ta kronika jest prowadzona w języku, zaczyna być prowadzona w języku polskim. Jeszcze przed wybuchem tegoż powstania, w końcu 1918 roku, powstania wielkopolskiego, w szkołach zaczynają, Uczyć całkowicie wszystko w języku polskim. Pytanie jest inne, skąd jest kadra? Więc ta kadra polska, która uczyła w tych szkołach, oczywiście musiała uczyć w języku niemieckim, potrafiła chyba bez problemu nauczać języku polskim. I to jest ten fantastyczny element, który wystąpił. No niestety, w zaborze rosyjskim nie było kadr. procent dzieci uczyło się w zaborze pruskim, około 85 najmłodszych w austriackim, no i zaledwie 20% to właśnie zabór rosyjski. Zabór rosyjski, analfabet, analfabetyzm w zaborze rosyjskim był likwidowany, uwaga, po 1945 roku, co było krępujące dla starszych starych już ludzi, którzy musieli z dziećmi chodzić do szkoły i uczono e, ich tam alfabetu. Chodziło tutaj oczywiście o ten wymiar propagandowy, o zburzenie dawnego społeczeństwa, o zachwianie tą stratyfikacją społeczną. To oczywiście wiemy, ale w zaborze rosyjskim nie było możliwości. Był to też najbiedniejszy zabor. Mówi się o, przysłowi o austriackim zaborze, o Galicji, o przysłowiowej nędzy austriackiej, o głodomerii, bo to bierze się oczywiście od tej nazwy... Lodomerii, bo Galicja, Królestwo Galicji, i Lodomerii, więc y, uknute jeszcze w, w latach 80. XIX wieku, y, Głodomerii. I tutaj nie wszystkie dzieci były objęte ze względu na ubóstwo. Proszę pamiętać, że w poszczególnych zaborach ciągle odnoszy się do tych dzieci wiejskich. Y, dzieci te nie uczęszczały przez cały rok do szkoły. Sezonowe prace rolne powodowały całkowitą absencję w szkołach. Dzieci te nie chodziły. W zaborze na przykład rosyjskim, te dzieci, które chodziły, także zimą niekiedy nie pojawiały się na nauce z prostego powodu. Izby były szkolne, nieogrzewane, słabo wyposażone, a te dzieci nie miały obuwia. Jest takie się... zdjęcie jeszcze z lat 30., właśnie miałem niedawno okazję je zobaczyć z Suwalszczyzny z roku 1933. Wieś Czerwony Krzyż, gdzie w całej szkole obuwie na nogach mają tylko panie nauczycielki, a wcale pora nie wygląda na jakoś nadzwyczaj i gorąco. No. Nie chcę się chwalić swoim wiekiem, ale ja pamiętam, że jeszcze w latach 60. były szkoły, do których chodziliśmy w boso. Tylko na WF zakładaliśmy coś, no bo koledzy kopali za bardzo po nogach. No i trudno się dziwić, że ta edukacja tak postępowała, jak postępowała, a poza tym zaborcy, zwróćmy uwagę nieszczególnie też, no, zwłaszcza ten rosyjski, narzucał tę oświatę, bo gdy kogoś wykształcił, zaraz okazywało się, że kształci polskiego patriota. Świadomego Polaka, świadomego Polaka, świadomego swoich praw. Mamy to zresztą w znakomitej powieści Żeromskiego, oddano oddane pracy w Owe Kielce, gdzie ta młodzież osiąga także pewną świadomość narodową, początkowo dosyć letnia, dosyć spokojnie pacząca za sprawą tego ucznia, który w fantastyczny sposób przecież. Deklamuje ową Bredutę Ordona. Nauczyciel, który słucha, który zna, który powtarza, który mu płyną, bo jest to przypomnienie no, historii, historii tej, która miała być zepchnięta na margines albo która miała w ogóle nie istnieć. Ale ta szkoła w Zaborze Rosyjskim, szkoła rosyjska była po prostu za biedna, by mogła objąć wszystkich. To jest po pierwsze. A po drugie. Aby uczyć, trzeba mieć kadry. Cała Druga Rzeczypospolita zmagała się z brakiem kadr nauczycielskich, które w sposób dosyć no, szybki, w sposób niekiedy bardzo uproszczony, były przygotowywane do zawodu. Tutaj trzeba chylić czoło przed tą kadrą nauczycielską, uczącą w szkołach Drugiej w szkołach Rzeczypospolitej, bowiem to na ich barkach. Spoczywała ta nauka i to było to drugie, drugie pokolenie. Używam pojęcia siłaczek, bo część były to nauczycielki, które w ten czy w inny sposób no, pracowały ponad siły, ucząc. Ucząc te dzieci, a proszę pamiętać, że Druga Rzeczpospolita, do której tak chętnie wracamy, to Druga Rzeczpospolita jawi nam się różnie, ale ja bym nie zapomniał o jednym: że to było bardzo biedne, jeszcze raz podkreślam, biedne państwo, a szkolnictwo jest utrzymywane wiadomo z czego i wiadomo, jak mogło wyglądać. I to jest ten element, który był niezwykle groźny. Plus jeszcze jedno, co nam całkowicie ucieka, mianowicie Ujednolicenie tych systemów szkolnych istniejących w poszczególnych zaborach czy w poszczególnych dzielnicach. To była rzecz, którą należało zrobić. Co innego jest zadekretować, bo zaraz możemy encyklopedycznie powtarzać, że wyszedł taki dekret, taki dekret, taki dekret, ale między dekretem a rzeczywistością niekiedy jest. Nawet i przepaść. No i właśnie te pierwsze dekrety, już przez pana tutaj wspomniane, to rok 1919 i to, co naszelnik państwa Józef Piłsudski próbuje dobrego dla kraju zrobić. No właśnie, ujednolicać, ba, ale ujednolicać, gdy na samym początku mamy zaledwie około 5-6 szkół na 100 kilometrów kwadratowych, gdy w sąsiednich Prusach. Już 11, gdzieś na zachodzie 15, nawet do 20 takich szkół. No i jak tu edukować, gdy rodzice też nie mają tej świadomości potrzeby edukowania swoich dzieci? Przecież tutaj głód najpierw trzeba na tym polu zrobić swoje. Najpierw trzeba mieć z czego za co żyć. Dopiero później można myśleć o takich fanaberiach jak edukacja. Tak, tym bardziej, że to to naprawdę było zjawisko. Znów odwołamy się do zaboru rosyjskiego. Zjawisko tak naprawdę nowe. To zjawisko e, całoroczna szkoła, oczywiście z wakacjami, ukuchaną okresem dla wszystkich uczniów, e, całoroczna szkoła była zjawiskiem nowym w Zaborze Rosyjskim. Ona nie istniała nie tylko świadomości rodziców, ona w ogóle nie istniała świadomości społecznej. Uczono się w tej szkole. Czy traktowano naukę w szkole w warunkach w czasach wolnych od prac polowych? Od prac polowych, czy kiedybyśmy znaleźli się w małym miasteczku, od jakichś prac sezonowych, które w jakimś sensie przywoływały tego ucznia, i to nawet bardzo młodego, tego sześcio, ośmiu, dziewięcioletniego do rąk do pracy w gospodarstwie domowym. Ale dekret Józefa Piłsudskiego już istnieje. Od 7 lutego 1919 dekret o obowiązku szkolnym. Dekrety te wszystkie, dekrety o obowiązkach szkolnych, o tym wszystko było przygotowane przez całkowicie u nas zapomnianą Radę Regencyjną. Dlatego te pierwsze dekrety dla Królestwa przede wszystkim. Tak, to dla Królestwa. No trudno było im dla zaboru pruskiego, jako sojuszniczego, czy austriackiego, ale to wszystko było przygotowywane przez Radę Regencyjną Wysłowski mógł tylko wyjmować po kolei z szuflady, oczywiście, tutaj jest pewnej przynośnie, podpisywać i wprowadzać to. Ale wielką siłą po prostu, czy ideą tego tworzonego państwa, tego co nazywamy drugą Rzeczpospolitą, było przygotowanie intelektualne ówczesnych rządzących kadr do wprowadzania reform koniecznych do istnienia państwa, bo bez nowoczesnej szkoły, bez nowoczesnego nauczania nie ma i narodu, i państwa. Ten pierwszy obowiązek szkolny obejmował dzieci w wieku od 7 do 14 lat. No, pamiętamy, na, papierze, że... na, papierze. na papierze. Jeśli już do szkoły szły, to często ten 14-latek szedł do niej po raz pierwszy, no ale znów było wiele takich wytrychów, z których. Korzystali niektórzy skwapliwi rodzice od na przykład jakaś niepełnosprawność dziecka albo odległość od szkoły. No, trwało to na pewno przez lat kilka i trwało, szczerze powiedziawszy, nawet jeśli rozciągnięto te postanowienia dekretu Józefa Piłsudskiego na tereny zaboru pruskiego, dopiero w 1928 objął on na przykład województwo wileńskie, nowogródzkie, poleskie czy wołyńskie. Tam już zdecydowanie najtrudniej było to, co pan zresztą wspomniał dawno. Gdybyśmy spojrzeli na specyfikę, także narodową, ale także liczbę ludności mieszkających, drogi. Przecież do tej szkoły należało się, trzeba było dojść, po prostu trzeba było dojść. Próbuję sobie wyobrazić szkoły na Polesiu. Próbuję sobie wyobrazić na bagnach poleskich te szkoły. Nie, że one stały na bagnach, tylko jak można się było dostać do takiej szkoły obojętnie w jaką, w jaką pogodę. Gdzie to jest, działała flotylla pińska, chane. nie bez powodu, bo po prostu miała naprawdę po czym pływać. Ale to jest y, przeszkody techniczne, tylko no, i takie zwykłe fizyczne. Tylko y, pytanie jest y, zaangażowanie Państwa i pomoc Państwa w tworzeniu nowych szkół. Zawsze z pewnym nawet zruszeniem mówię o tych elementach, o tych momentach, można powiedzieć, dziejów II Rzeczypospolitej, kiedy to legioniści, chcąc budować pomniki, nie ulega dla mnie wątpliwości swojej chwały, to budowali szkoły. Proszę, tam gdzie byli internowani w Szczypiornie, w ramach pomnika wybudowano szkołę. Bój podjazdkowy, czwarty pułk piechoty yy, legionów, starcie pod Lublinem. W ramach pomnika dla poległych swoich kolegów i współtowarzyszy broni, legioniści wybudowali z własnych składek, z własnego opodatkowania się, szkołę w Jastkowie, a obok tej szkoły istniał cmentarz, i uczniowie zajmowali się. No, Pięknowali ten cmentarz i to było piękne pomnik. Ale to była młodzież pomników... legionowa, taka najbardziej światła. Zwróćmy też uwagę, że to właśnie ci, którzy wyedukowani często przecież byli, a za tą edukacją, co już wspomnieliśmy, szedł właśnie ten duch narodowy, i jego poczucie. To właśnie kadra legionów. Z nich wyrastali późniejsi oficerowie, generałowie. No i żebyśmy też nie zaidealizowali wszystkich. no i i byli też i inni wśród tych legionistów. Ale Wielu tak, takich tak. obieży światów i no, jakich ładnie nazwać, y, wisusów może o, tak, y, tak. Y, też tam oczywiście trafiało. Acz no, swoją piękną robotę, nazwijmy to... Ale też pomniki, dopiero w latach Perelu objęcie, jakbyśmy spojrzeli na tą akcję tysiąc lat na tysiąc, przepraszam, szkół na tysiąclecie, to w jakimś sensie unowocześniło bazę szkolną w czasach PRL-u. Proszę tego nie traktować jako chwalenie tego okresu, ale bardzo dużo środków, o czym świadczą badania Janusza, profesora Janusza Gołoty, zostało zmarnowane tak normalnie przy okazji. Obowiązek bezpłatnego i powszechnego nauczania w latach 30 objął ponad 90% dzieci Pisania, czytania. Uczono też poborowych w wojsku. Analfabetyzmu do końca, wyeliminować się do końca wojny nie udało. Zresztą wiemy, że i na początku lat 50. on jeszcze wcale nie był takim odosobnionym. No ale jest rok 1932 i mamy reformę szkolnictwa nazywaną Jędrzejewiczowską od ministra, ministra ówczesnego Janusza Jędrzejewicza. Tutaj nowa organizacja szkolnictwa podstawowego i średniego, także szkolnictwo zawodowe zaczyna. Także szkolnictwa wyższego, I wyższego. dotyczyło i uniwersytetów. Ale zostańmy przy podstawówkach, tych szkołach powszechnych. Tutaj mamy siedmioletnią szkołę powszechną, przy czym są także i czteroklasowe, i sześcioklasowe. I szkoły zawodowe, o którym tak w ostatnich latach jak gdyby przypomniano sobie także w Polsce, te szkoły zawodowe, które wyrosły niegdyś, niegdyś ze szkoły cechowej, która przygotowała po prostu do zawodu. Te szkoły zawodowe w II Rzeczypospolitej nie mają jeszcze jakiejś takiej dobrej monografii, czy nie są dobrze opisane, ale były istotnym elementem kształcenia i wychowywania. Przede wszystkim kształcenia no, do zawodu. Szkoły te miały istnieć w każdym regionie i odpowiadać oczywiście na zapotrzebowanie wynikające z specyfiki danego regionu stąd te szkoły zawodowe bardzo mocno były rozwinięte w najbardziej rozwiniętym okręgu czyli na Śląsku On to Śląsk właśnie przodował w tych szkołach zawodowych no ale gdybyśmy porównali czasy to także ze względu na liczbę ludności tam mieszkających podobnie było w latach po 1940 Roku. Oczywiście te pewne specjalizacje powodowały, że szkoły zawodowe w, w gruncie rzeczy lokowane były w większych miastach. One w takim dosyć dużym uproszczeniu przypominały nam szkoły niegdyś tam wydziałowe. Istotnym elementem tej reformy Jędrzej-Wiczowskiej było powstanie szkół średnich, owych liceów, profilowanych liceów, owych liceów, które Sieci szkół średnich, których przecież chcę dużo mówić, przed 1914 roku było bardzo mało na ziemiach polskich, nie licząc Galicji, bo ze względu na autonomię i na szkolnictwo polskie istniejące po już Autonomii Galicyjskiej od 870, po polonizacji tego po 873 roku. Oczywiście autonomia była w 67 867 roku, to roku. To szkolnictwo średnie było rozwinięte w Galicji. Natomiast szkolnictwo średnie w Zaborze Pruskim przy takiej dobrej scholaryzacji no istniało, bym powiedział, w formie szczątkowej i podobnie było w, w Zaborze Rosyjskim. To jest ten element, który. Szkoły średnie, które reforma jędrzejwiczawska próbowała uporządkować. Chociaż zagłębiając się w jej yy, Postanowienia w pewnym momencie, czy w, w zasady w pewnym momencie pogubiłem się między gimnazjum, liceum, sześć lat, Mała matura, lata, duża, m, matura. duża matura. Te elementy, które no, powodowały, że w gruncie że w każdym momencie. Można było przerwać edukację. No, a to wynikało z mów. Czteroklasowa, sześcioklasowa i szkoła i odpowiednia dawka też. No, czasami w czteroklasowej próbowano zrobić to, co rozkładano w innym miejscu na lat 7. No, Tam takie... szkoły na Śląsku, gdzie nauka w szkole podstawowej no, trwała tylko na poziomie 4 klas. 4 klas, a później w gruncie rzeczy można już było pójść do szkoły zawodowej, ale ten uczeń miał 12-14 lat, kiedy mógł pójść do tej szkoły zawodowej, ale ja nie wiem czy to było efekt reformy, czy to było raczej wymóg konieczności wynikający także z, jej z biedy.